Rozprawa w Mińsku zakończyła się z pełnym uniewinnieniem. Jestem uniewiniony, wystosowując pismo do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, że nie będzie pisać apelacji. Sam prokurator prokuratury rejonowej podpisał takie pismo, więc uważam, że po przeczytaniu opinii biegłego, po przeczytaniu uzasadnienia wyroku, prokuratura już doszła do swoich wniosków, że nie ma co się dalej ośmieszyć. W związku z tym zakończyły się kłopoty w kole łowieckim? Nie zakończyły, gdyż prezes Jerzy Augustyniak zgłosił do policji w Mińsku, która przesłała do policji w Węgrowie, że polowałem, kiedy byłem zawieszony, na kaczki na stawach na naszym obwodzie 384. To było polowanie indywidualne, zbiorowe? Polowanie było zbiorowe, był prowadzący, polowanie było ujęte w terminarzu polowań zbiorowych na kaczki na staw. Drugie polowanie w sezonie, bo to było 15 sezon, z sierpniaśmy zaczęli, a to było polowanie 30 sierpnia. I na czym polega zarzut, jakie zarząd koła postawił koledze? Zarzut polega, że polowałem jakby bez pozwolenia, gdyż byłem zawieszony w prawach członka przez zarząd okręgowy w Siedlcach. A był kolega wtedy zawieszony? Nie byłem zawieszony. Na czym polega? Uchwałę zawieszającą mnie przez zarząd okręgowy w Siedlcach odebrałem na poczcie. Jest to podpisane moim podpisem 11 września 2015 roku. A polowanie kiedy miało miejsce? 14. A polowanie miało 3. Raz. Czyli kiedy kolega został powiadomiony o tym, że na podstawie tamtego oskarżenia o zastrzelenie dzika został przez zarząd, niejako z urzędu, przez zarząd okręgowy zawieszony? Odebrałem pismo urzędowe, które podpisałem 11 września 2014 roku. Czyli od tego dnia, zawieszenie było skuteczne. Też tak uważam i od tego dnia wstrzymałem się od żadnych polowań, gdyż należę do innych kół. Jestem zapraszany przez kolegów myśliwych, więc już zaprzestałem i, jak to mówiąc, poddałem się uchwale Zarządu Okręgowego w Siedlcach i nie polowałem do tej pory. Jasne. A polowanie to, gdzie, o które został kolega przez zarząd oskarżony, kiedy miało miejsce? 30 sierpnia. Czyli około 2 tygodnie wcześniej przed zawieszeniem. Tak. Czy zarząd koła miał o tym wiedzę? Tak, bo zarząd koła występował kilkakrotnie do zarządu okręgowego. Czyli dlaczego mnie zarząd nie zawiesza? On miał pretensje nawet do zarządu okręgowego. Dlaczego wysyłał 3 pisma i 4 razy dzwonił? Dlaczego zarząd okręgowy Siedlce nie zawiesza mnie, gdyż ja jestem przestępcą łowieckim? To znaczy chodziło im o zawieszenie w wyniku oskarżenia o zastrzelenie dzików, mając pozwolenie na odstrzał dzika. Tak, tak. Mając... Z tego, co kolega został uniewinniony. Tak. To, co pan redaktor mówi, policjant bardzo mądry napisał, że mając upoważnienie do odstrzelenia 2 warchlaków, strzeliłem nieprawnie 2 warchlaki. I tak jest napisane w piśmie policji do prokuratury. A że mądra prokuratorka wszczęła w tym sprawie na podstawie tego oskarżenia. To już takie mamy państwo. To znaczy ona zatwierdziła, bo zatwierdziła, mamy takie państwo. Ten właśnie policjant, który wagarował na lekcjach biologii. No ale tu jest problem, że jeden był sierżantem, to ja mogę to zrozumieć, ale drugi był już starszym aspirantem i to samo przepisał. Widocznie razem chodzili na wagary podczas lekcji biologii. Czyli na jakim etapie teraz jest ta sprawa tych z kolei kaczek? Sprawa kaczek jest na etapie, jestem podejrzany, będę mógł się zapoznać z aktami sprawy. I wtedy policja albo postawi zarzuty, albo umorzy postępowanie. W zależności od tego, czy trafiliśmy na policjantów, którzy na lekcje biologii chodzili, czy wagarowali. Czyli formalnie na dzień dzisiejszy to kolega dostał już powiadomienie z zarządu okręgowego, że jest odwieszony. Zarząd okręgowy w Siedlcach wspiera mnie w tym wszystkim i
nie otrzymałem żadnego jakby sygnału, że łowczy wojewódzki czy okręgowy ma do mnie jakieś pretensje w tej sprawie czy coś, więc wspieram je i uważał te całe oskarżenie w Mińsku za kuriozum. Nawet mam z komisji hodowlanej, gdzie przewodniczący komisji hodowlanej Związku Okręgowego w Sielcach napisał, że wydanie mi ostrzału warchlaka w kwietniu to jest naganne nawet. Zarząd okręgowy, po uprawomocnieniu się wyroku, dostałem pismo, jestem dzisiaj niewinny. Kolega łowczy z koła Lotchas, mam już ostrzał, mogę polować. Oskarżenie przez zarząd koła o zastrzelenie dzika, no kuriozalne oskarżenie. A teraz kolejne o rzekome polowanie bez posiadania uprawnień świadczy o tym, że zarząd koła jak gdyby szuka na siłę jakiegoś haka na kolegę. Z czego to wynika? Wynika to, że do tego koła zacząłem przyjeżdżać od 2001 roku i praktycznie ci ludzie byli w zarządzie. Oprócz jednego, którym łowczy był kolega Adrian Schneider, wspaniały człowiek, który mógł zapanować nad emocjami tego zarządu. Bo w tym zarządzie był kolega Augustyniak, był prezesem kolega Ryszard Dobrowolski i w którymś tam okresie był nawet skarbnikiem kolega Sławomir Karp. I wspominam to bardzo ciepło, miło, dlatego w tym kole dużo napracowałem się, dużo spożyłem z własnej inicjatywy. Bardzo mile wspominam biesiady wieczorne, śpiewanie do dziś mi w uszach gra przez świętej pamięci, który już jest w krainie wiecznych łowów, taki nauczyciel, który tutaj śpiewał Czar po lesie. Pośród łąk lasów i wód toni w ciągłej pustej życia pogoni żyje posępny lud. Przęczą mu kroje nad bagnami skrzypi. Co godzina myśmy śpiewali chórem Czar po lesie, ucząc się tych piosenek. Wspominam też miło gospodarza obwodu, kolegę naszego, włożył dużo pracy, stawiał ambony, dokarmiał zwierzynę. Towarzyszył nam na każdych łowach Józefa Sakowicza, który też jest w krainie wiecznych łowów. Dopóki tym łowczym był kolega Adrian Schneider, była koleżeńska atmosfera. Uważam, że to było jedno z takich normalnych kół, które teraz istnieje i są też jakieś tam niuanse między tymi naszymi kolegami. Więc nie ma rzeczy idealnych. Kolega nasz łowczy, Adrian Schneider, z pewnych względów musiał ustąpić. Wtedy łowczym został kolega Sławomir Karp, sekretarzem był kolega Augustyniak Jerzy, a prezesem dalej był Ryszard Dobrowolski. Tu zaczęły się już pewne perturbacje w tym kole. W tym kole zaczęło się po prostu źle dziać, źle. I po prostu do dziś uważam, że to pokutuje. Sprawa mojego przyczepiania się wynikła z tego, że koło na obwodzie 384 w Sinowęce, to jest powiat węgrowski i część powiatu kałuszyńskiego, ma obwód nieduży i tam wystąpiły szkody łowieckie w uprawach, można powiedzieć, farmera, który ma i kukurydzę, i tuję. Część tego jest ogrodzona. I ten farmer zgłosił nam szkody łowieckie na kwotę 80 tysięcy, około 79 tam czy 6, nie pamiętam. I tu zaczęły się schody, bo koło nie chciało za to zapłacić, pisało pisma. A że koło pisze ciekawe pisma, to wiemy już z aktów sprawy do Mińska, czy z akt sprawy do Węgrowa. No więc tak, aktywnie. Nie, będąc stroną prezes... No i w tych pismach obrazili tam żonę tego farmera i pewne rzeczy się zaogniły. Więc koło w 2013 roku w grudniu zwołało nadzwyczajne walne zgromadzenie i po prostu jedną z uchwał tylko miała być podjęta, upoważnić zarząd do sprzedania nieruchomości koła. Ja się zapytałem, za jakie pieniądze, komu, kto wyceni,
kto pieniądze weźmie i gdzie weźmie. Byłem wtedy gospodarzem, zostałem natychmiast wyrzucony z gospodarza, no i zaczęły się schody. Sprawa ta cywilna jest przegrana w pierwszej instancji w sądzie rejonowym w Mińsku. Koło, mówiąc kolokwialnie, lubi pisać, więc cieszy się, że prawnik napisał 17 stron apelacji, więc jak 17 stron, nie wiem dlaczego 20 nie napisał, może 20 było jeszcze łatwiej wygrać tą sprawę. Więc nie wiemy teraz, wszystko jest w ręku Sądu Okręgowego w Siedlcach. Jeśli koło przegra tą sprawę w Siedlcach, więc automatycznie nie mamy o czym rozmawiać, to koło po prostu jest 110 tysięcy w plecy, w kasie jest zero. Koło, wydając taki biuletyn, formę gazetki lokalnej, zalewa myśliwych całym stekiem różnego rodzaju bzdur, nie mających żadnego znaczenia dla życia koła, jakichś plotek, a często nawet pomówień. Także z innych źródeł dowiedziałem się, że koło obciążyło swoją nieruchomość w postaci domku myśliwskiego, gdzie myśliwi włożyli szereg pracy i szereg własnych materiałów na kwotę 75 tysięcy. Skąd się nagle bierze taka sytuacja, że zarząd, zamiast zająć się właśnie sprawami ważnymi dla koła, jak chociażby odciążenie tej hipoteki na domku, gdzie myśliwi tyle pracy i tyle swojego zaangażowania, a także i sponsorowanych materiałów włożyli, prawda? Czy dla załatwienia tej sprawy, tych 80 tysięcy szkód, zajmuje się właśnie jakimiś plotkami, opisem, traci mnóstwo czasu na słowotoki zamieszczane w tych biuletynach. Popisuje się tam różnego rodzaju właśnie takimi przyziemnymi opisami, plotkami, pomówieniami. No, przecież o ta sprawa o tych dzikach to tam nie schodziła, że tak powiem, złam. Co tydzień czy co dwa były podawane jakieś w kółko te same niby rewelacje. Więc dlaczego członkowie nie zmobilizują jakoś zarząd, aby zajął się sprawami, które dla nich są bardzo ważne, bo któregoś dnia mogą po prostu zadecydować o tym, czy koło istnieje, czy nie. Mnie też to dziwi jako szeregowego członka, że raptem szkody łowieckie na obwodzie tutaj 76 były po 10 tysięcy, raptem są 100 tysięcy, 76 tysięcy, czy tam 50 tysięcy. Więc nie wiem, dlaczego to musi zarząd się wypowiedzieć. Co do biuletynów, które tutaj kolega redaktor mówi, tam jest ciekawa rzecz. W tych biuletynach jest po prostu przemycane zastraszenie koła, zastraszenie członka. Tam używa się na przykład angielskich wyrazów angielskich lub używa się jakichś wyrazów, które naprawdę polonista musi zajrzeć do encyklopedii czy do internetu, żeby odczytać, co tam jest uwikłane w tym przekazie. Więc uważam, że należąc do kilku kół, mając jeszcze jakby doświadczenie z tego, gdyż jestem myśliwym 25 lat, to w tych kołach z dwa biuletyny na cały rok lub jeden mówiący o polowaniach zbiorowych, drugi mówiący o walnym zgromadzeniu, bo te przekazy się przekazuje będąc na polowaniach, czy będąc z kolegami po odstrzał czy coś, po prostu tam się mówi na żywo, tu się mówi papierowo. W tym roku łowczy w łowisku był tylko 5 razy. Z tymi dzikami to jest kuriozum, bo zarząd, ja sobie nie przypominam, a jestem w kole już 10 lat, czy strzelił jednego dzika. Ja nie przypominam, żeby zarząd strzelił dzika. Pan redaktor rozumie? Zarząd przez 10 lat nie pozyskał ani jednego dzika w kole. Łowczy poluje tylko na sarni. Na zbiorówce w tym roku łowczy nie był na żadnej zbiorówce, nie prowadził żadnej zbiorówki. A tendencja jest taka wyrzucania miejscowych, a przejmowania Warszawy. Martwię się o jedno, jako członek PZŁ, który ma 25 lat, ma jakieś doświadczenie, jest znany na terenie Okręgu Siedleckiego, że ta sprawa może wpłynąć negatywnie na nas, na rolników, na pozyskanie, gdyż sprawa przegrana o prawie 100 tysięcy na kałuszy siedleckim okręgu może, jak to mówiąc, wpłynąć, że rolnicy się umocnią.
Przecież my wiemy, rolnik jest bardziej świadomy, jest szkolony. A założenie dzisiaj sprawy, jaki problem? Każda kancelaria adwokacka tą sprawę zaokłada. Oni czekają na takie sprawy. Dochowując rzetelności dziennikarskiej, zwróciliśmy się z pismem do zarządu Koła Łowieckiego nr 7 Knieja w Warszawie z prośbą o udzielenie wypowiedzi do kamery w sprawie oskarżenia Mariana Chruścickiego. Mieliśmy nadzieję, że zarząd koła wyjaśni nam, z jakich powodów po raz kolejny bezpodstawnie oskarżył swego kolegę, tym razem o polowanie bez uprawnień na kaczki. Marian Chruścicki brał udział w polowaniu zbiorowym zorganizowanym przez zarząd koła, a uprawnień do wykonywania polowania, zarówno podstawowych, jak i selekcjonerskich, nikt mu nie cofnął. Żywiliśmy nadzieję, że zarząd koła wyjaśni zarówno swoim członkom, jak i wszystkim zainteresowanym myśliwym, jakie działania podjął, aby zmniejszyć wysokie, bo sięgające kwoty 180 tysięcy złotych zadłużenie, co przy pustej kasie koła grozi bankructwem, czyli likwidacją koła. Chcieliśmy się także dowiedzieć, z jakich powodów zarząd poświęca niemal całą swoją energię na preparowanie ośmieszających PZU oskarżeń przeciwko swojemu koledze, traci energię na redagowanie niepoważnych, plotkarskich tekstów do biuletynu koła, a nie wykazuje się działaniem mającym na celu ochronić koło przed ekonomiczną likwidacją. Mimo upływu sporej ilości czasu i terminu, jaki określają przepisy prawa prasowego, tak aktywni w zbędnych dla koła działaniach członkowie zarządu nie zareagowali na naszą propozycję. Najwyraźniej nie mają nic rozsądnego do powiedzenia w sprawach, które kompromitują nie tylko koło, ale łowiectwo jako całość.